Cześć kochani, witamy w kolejnym odcinku, w którym nie będę miał w ogóle szans na wygraną. Myślę, że będziesz, bo wydaje mi się, że tutaj są teledyski i wykonawcy, których na pewno znamy i wydaje mi się, że naprawdę mamy tutaj duże szanse, ponieważ tak jak wspomniałam, będą kadry z teledysków i zgadujemy wykonawcy. Oczywiście tytuł piosenki. Tak jest. No i osoba, która oczywiście poda poprawnie wykonawcę oraz tytuł piosenki, co jest istotne, ma jeden punkt i osoba, która będzie miała najwięcej punktów, wygra 100 zł i kartę robienia, ale istotne jest to, że jak podasz samego wykonawcę, to się nie liczy. Musisz podać tytuł. Ja mam tylko pytanie do widzów. Dorysujesz? Wiecie, gdzie możecie dorysować? Na naszych Instagramach możecie dorysować, dlatego zapraszamy was. Tak, dzisiaj musicie wpaść na nasze Instagramy, bo właśnie dzisiaj wszyscy wstawimy połówkę serduszka, żebyście mogli dorysować. Dawajcie już teraz. Proszę, dorysujesz? Można nawet dostawić. Bardzo ważną rzeczą, oprócz tego, że jest 24 w nocy, ja spałem 3 godziny, to, że nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału Jensy z Słoneczkiem. Robimy dla was wszystko, żebyście byli z nas dumni. Nawet nagrywamy po nocy. Serio oglądacie bez subskrypcji? Co? O kurde, ja nie mam gdzie pisać. O, znam ją. No i co? Wiecie? Tak, tak. Ja już jestem gotowa. Nawet też. Mogę zaśpiewać. Ja też. Gdzie ja w ogóle nie mam pojęcia. Ja strzeliłem. Jeden. Nie, no nie Umbrella. Shine bright like a diamond. Ty jest to? Dobrze. Yeah. Diamond. Ej, a jak napisałem Shine bright like a diamond, to jest git? Dobra. Shine bright like a diamond. Pamiętacie, co mówiłem na początku? Już? Tak. Z nami! Ja nie pamiętam tytułu! Jak leciała ta piosenka? 10. A, nie. Ej, nie pamiętam tytułu! Kurde, wiesz czy nie wiesz? Koniec, pokazujcie! Oj, chyba skopiłem ten tytuł, ale wytłumaczyłem, że chodzi mi o tą nową. Sezon 4! Ej, ale to jest to, co mówił! Tak, ej, a jak napisałem S4 Zon, to jest git? Nie będę tytułu tej piosenki. Dobra, ale każdy, ja też mam, bo napisałem, że chodzi mi o tą nową. Next. Możemy patrzeć od razu? Nie mam pojęcia. O, jest. O to jest! Co? Ja piernicze. Nie wiem, nie znam. Nie! Już 10! Strasznie mało czasu, co? Tytułu nie znam. Demi Lovato i dałem lights. To było, nie wiem, nie znam tytułu. Good for the summer? Doczekamy! Ja nie wiem jak doczekać wygląda. TikTokowa, który się TikTokowe wypełnił. Kto chciał TikTokowe? Demi Lovato, nie zmieniajmy. Demi Lovato jest trudna. No właśnie, łatwe było, chodźmy dalej, nie ma sensu. Jeszcze raz widzę jej twarz na dole. Next, dobra. Co to jest? A, dobra, wiem. Nie mam pojęcia. Nie! To jest... No mogę tutaj stracić punkt. Ej, czy to jest Rihanna? Ej, ale ważne, bo to jest wspólny numer. Do 3, 4. Beda wie co chce i będzie to miała. Ja nie dość, że nie słucham mainstreamowych piosenek za bardzo. Korzystam tylko ze Spotify, na którym nie ma teledysków. Czy masz swój pieszpok? A zero, mam zero. Bedosiary nie wiedziałeś? Czyli nie jesteś Bedosiarą, nie wiesz co będziesz miała. Nie jesteś Bedosiarą? We all should be Bedosiaras. No. No nie znam kurde tytułu tej piosenki. Team X8. Nawet wspólnie oglądaliśmy ten tytuł. Co to za tytuł dałeś? 3, 4. Wiosenny Bento jest, oglądaliśmy tutaj razem. Tak jest, oglądaliśmy się i skupiłem się na wokalu, na wizualach, a nie na tytule. Ej, dobrze napisałem, żugaj? Jezu. Jaki jest tytuł tego? Szatry! Pomóżcie Bartkowi, żeby wiedział. Kupią mi, że nie znam Julki piosenki. Pozdrawiamy Julcia! Ja Max, jestem, wspieramy tak cię, jest. Max, tak. Super nuty! 3, 4. Dobra, pierwsza piosenka będzie. Tylko nie pamiętam, jak to się pisze. Mogę napisać po polsku tłumaczenie? Ej, też nie pamiętam, jak to się pisze. Piszę mniej więcej tak, jak uważam, że tak. Tak, ja też. Napiszę po polsku, bo nie pamiętam to tak. No ja też nie wiem! Ej, dobra, patrz! Tak myślałam sobie, ostatnie 5 sekund to spojrzę, to na Bartek pisze. Pokażcie, czy to jest Girando? Tak. Girando! Ja napisałem Chandelier. Ja też, ale nie wiedziałem, jak się to pisze. Ale co, to już Dua Lipa? Ja jestem happy, bo mam chociaż jeden punkt dzisiaj, także fajnie. Chandelier! Wiecie, że w tym teledysku grał też ziomek, który był w pierwszych Transformersach? Tak! Shia LaBeouf! Ej, wiesz, że on też brał udział w twoich 5 minut? Ej, wiecie, że jutro będzie u nas na odcinku? Wiecie, że to ja? To już nie uwierzę. Siódme zdjęcie.
O kurde. Nie wiem, kto to jest. Ojej. Ale... Nie wiesz, kto to jest? A je, już widzę. Ja nie wiem, kto to za piosenka. No jakbyście z nami jeździli autem, i to byście wiedzieli bardzo no, dobrze. No, jeździłem dzisiaj z tobą autem, jedyne co puszczałaś to Dodę, jakieś inne... No. Co ty jeszcze puszczałaś? Powiedz sobie to. Nie, to było fajne. Miley Cyrus naked, bo jest nie prawie naga. Ja Miami napisałam, ale chodziło mi o to samo. Mogę mieć punkt? Nie. Montana, Montana, Jungle Girl. Mam nie pamiętam tytułu. A, pamiętam. My wszyscy skupieni, żeby dobrze wszystko napisać. Mogę jego alter ego napisać, bo nie pamiętam. Tak, przypomniało mi się jego drugie alter ego. Już? Czy jeszcze? Trzy? Idelty. Macie napisać źle, źle. Co? No każdy wie o tym. Każdy napisał źle, ale dobrze sobie macie punkty. Ale no tak. Jo mama. A mama ale ma my, a my, my, ale? Czy jedno my? Jedno my. W dupę. Jest! Drugi punkt! Ej, dobrze ci idzie, Bartek. Super. Ej, czekaj. Kurde, nie wiem, która to piosenka. Nie, 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 to jest w ogóle nie mam pomysłu na tytuł. No nie, no chyba sobie jaja. Nie wiadomo, kto to jest. Ale ja w ogóle nie wiem, czy to jest ta piosenka, ale strzelam. Wiecie co? Napisałem Jerzyk przez to, na czym leży. Tak. Jerzyk, nie mówię, ale Jerzyk. No. Jej! No niestety, nigdy nie widziałam tego klipu. A to jest jedyny tytuł, który byłbym w stanie powtórzyć. No. Totalnie nie przychodzi mi do głowy, dopóki nie skupiłem się na czym on leży, na kluczej ostrych rzeczach. Fakirze leży. Fresh water soda! Dobra! Dobra, mamy to. Fajnie, fajnie, że dałyście jednak coś, co mogę pamiętać z dzieciństwa. Ach, te baby, jak to mówią. Chyba pierwsza, tak! Bardzo znienawidzona piosenka. Tak. Miałem wtedy chyba 10 lat i każdy mówił, ale głupi. Wtedy się jeszcze nie lubiła Justina Biebera, że to jest taki gubeczek. Cool, a ja wtedy mówię, wiecie co? Nie, ja mu życzę dobrze. Teraz Justin Bieber cześć ciebie, cześć ciebie. Teraz Justin Bieber też ci życzy dobrze. I Justin Bieber mówi, ej, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Bartek. Z chęci. Teczko, że użyłeś mnie. Justin Bieber nigdy nie był moim crushem. Moim był fest. Co jest? Co to jest? Co to jest? Co to się zadziało? Co to jest? Nie, ale Mike tu wygląda jakby mu twarz w klini. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. To jest jego brat, nie znacie jego brata. To w ogóle nie jest Photoshop. Nie, to jest mały, ale wariat. Kurde, kurde! Ale ja pisałam samą wariat, nie zdążyłam napisać mini Mike. Olaki, olaki. Co? Ja napisałem jeszcze, że to z kurem było. Ja też. Nie, nie. No, ciekawe co może to być, nie wiem. Ej, ale tu podajmy wszystkich. Nie. Jezu, ja piszę jak mój stary. Ej, też piszę w sumie jak twój stary. Ja też jak jej stary, no. Ale dobra, mój tata pisze ładniej niż ja. Ja po prostu piszę. Ogólnie wiem, że przekręciłam ekscywę. Jasiem nagrał. Ja Friz z Jasiem sobie nagrał nutkę. 3, 4. No. Ej, nawet ja to zjem, wiem. Nawet ja to zjem. Czekaj, jak on się nazywał? Ej, U w tym zdaniu jest przez U otwarte czy zamknięte? Zamknięte. Jak on się nazywał? Powiedz to dobrze. Gotye i Kimbra. Kimbra. Somebody that I used to know. Ja mam sam tytuł. No też. No nie, to nie ma się. Ale ja mam. Besties! Oglądaliście wtedy na YouTubie taką grupę, która grała na jednej gitarze do piosenki. To było jeszcze takie piękne. Teraz kolejna pioseneczka. Nie mam pojęcia, kto to. To jest jakaś jedna z nowszych chyba, co? Ogólnie Płakuwa Fest, tyle podpowiem. Ej, nie! To był film nawet! Znaczy, ja już napisałem i wydaje mi się, że to było... Nie, PAKS! Bartek! Dokończyłem tylko wyraz. Pytanie... Yes! Ej, nawet dałem stary Hany Montany i Lady Gaga! To nie był stary Hany Montany! Dobra, ale nie masz Montany, mam Lady Gaga! Bradley Cooper to był! To nie był stary Montany! Bardzo ładna dziewczyna, by the way. Ej, Hania podrywała Bartek. Oh yes. Ej, ile wykonawców musimy dać? No jeden. Nie, tak? jeden. Nie, ja też nie będę już pamiętał. Bradley Cooper. Nie. O, dobra. Koniec. 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 Gimson, Bombside B. Dobrze. No dam. Oh yes. Czy dwa jest git? Tak. Jeżeli, proszę państwa, nie znacie tej piosenki, tam Hania i Bartek wystąpili na teledysku, więc możecie ją sprawdzić. Tak, takie małe cameo. Dobra. No. Iconic. Czemu?
co tu za podgląda? Podejrzewam, ale już skończy pisać, więc nie będę zmieniać. Ja już zajrzałem do ciebie, ale nie zmieniam, bo widzę, że już się pierdzielnąłem. Koniec, stop! It's time Santa Maria! Waka waka! Santa Maria! Hips don't lie. A ja tak patrzę, o, bioderko na bok, hips don't lie. 3, 4. Co to jest? Co jest? Czekaj, mam, Dobra. Pierwszy utwór, w którym nie podam nic. I love this song. Czekaj. Jak nie wiem. Koniec. Stop! Mogę wam całość zaśpiewać, ale napisałam urywek. If you wanna be my lover, I can't stop it. Make it last forever. Friendship never ends. A jaka jest nazwa tej piosenki dokładna? Wanna be my lover. Nie pamiętam. Czyli było źle. Ja nie znam, jakichś piosenek w ogóle. Nie wiem, ale dam, bo nikt nie wie. Ja nie wiem, jak się przyjmuje. Ty też. Nie wiem, strzeliłem, bo ja nie wiem, czy to jest ten tytuł. Prawdopodobnie nie. Ja wiem, że to był teledysk. Z oczu jej leciał czarny płyn. I VFX-y robili ładne. Czy to był bad guy? Bad guy! Yeah! Byłam pewna po tej scenie, że właśnie z oczu jej leci ten czarny płyn, że to będzie o oczach piosenka, ale potem pomyślałam, że nie, ta była jakaś spokojniejsza. A ja tylko patrzę na ten ocean blue behind her i no. Myślę, a to... Nie wpanuj tak, ale nie Dobra, lecimy dalej! O kurde, jaki to tytuł! O kurde! A to nie jest jak ta płyta, taka popieprzony tytuł? Jaki to był tytuł? O kurde, ona na TikToku była taka popularna! Tak! 4. No niestety mam tylko Żabson. Czy jak napiszę Mordo Wiertara, to jest dobrze? Icy! Yes! Nie, to jest Icy, a nie Mordo Wiertara! Ale no Mordo Wiertara! To jest jej napisane! Zimno jak na stacji! Kurde, ale wiecie co? Ja byłem pewien, że Icy ma w sobie Mordo Wiertara. Ja połączyłem dwie piosenki, wiesz o co chodzi? No. Next! Nie wiem kto to jest. No co? Wiesz, powiedziałeś dwa razy dzisiaj. A, tak nie wiem, bo ja dwa razy się pomyliłem. Stary Hany Montany to jest? Ja też nawet nie piszę. Nie znam. No niestety, w moim przypadku nie mam punkta, bo ja w ogóle nie kojarzę, w sensie pewnie kojarzę po dźwięku, ale po... To jest Dua Lipa? Czy ja tylko jeden zgadłem to? Tak! Był taki turbo popularny mem, że ona stała, tak? I tak se kręciła i stoi w tej samej pozycji. Ej, bo ja napisałam chyba tekst tej piosenki. You want me, I want you baby. Nie. To jest chyba inna. Kurde, a już myślałam. Dua Lipa, I love you. Brawo, Bartu. Bartek. A co? Okej, next song! Wiecie, że co to było? Nie mogę przypomnieć sobie to tytuł. Ej, wiecie, że mam laga mózgu i zapomniałem, jak ono się nazywa? Ale tak... Znam piosenkę, ale... Pokazujcie! Ej, Bartek źle napisał, nie ma punktu. Jak się to... Jung Leosia napisał. Bo to jest ogólnie tak, że jak gadamy, to ktoś nie może sobie przypomnieć w ogóle bitu i nie da się już wszystko. A nie, myślałem w ogóle, ja nie umiałam sobie przypomnieć, jak ona się nazywała. A znam w ogóle całą piosenkę na pamięć, jak teraz myślę o tym, a nie mogę tu sobie. No, a to jest najgorsze, bo musisz przejść przez ten poziom i później już wszystko ci się odblokuje. Dobra, następne poprosimy. O kurde. O, robiłem, byłem. Ale że peje na cię, to się zdziwiłem. Jak już ciebie zapomniałam, ale nie. Ja też. Nie no, ja mam wykonawcę, ale nie wiem co to za piosenka. Kurde, słaby jestem w to, bardzo słaby. Byłem to. O nie. Riku Peja. Nie no, bo raz ty oczy dałem. Serius. O Jezus. Czekaj. Jeszcze raz to widzę na oczy. Ma pieniądze tam na dole? Przestań. Bardzo bulany. Nie, nawet tak... Nie będę nawet strzelał. Nie. No żartujecie sobie. Zielone, zielone, robię sobie się łańcuch. Co to jest? Co to jest? A ja napisałam za to, po co ci kapusta, jakie takie usta. A ja myślałam, że to jest zupa pomidorowa. Kolejne poprosimy. O Jezus. To świeże za 10 minut. O nie. To jest dobra manifestacja włosów. Nie wiem, czy to jest to. Dostaniesz klapkę, daj mi klapkę. Ale leci po daj klapka. Nie, to jest takie iconic. Ale ja właśnie, kurczę, ej, czemu moim klapkiem rzucasz pacanie? Oddajcie mi mój klapek. Ja myślałam, że to jest my ding ding dong. Co? Nie pamiętacie tego? Ooo, my ding ding dong. I want to break. Serio? A ja byłam pewna, że to jest Don't
albo Show Must Go. Ale on tutaj odkurza odkurzaczem, tak? Tak, to jest so to. Iconic. Bartek, ucz się. O, dobra. Oh, yes. Oto ja ogólnie kocham Harry Stylesa. Dodajcie to, bo wtedy będą mnie kochać na Twitterze. A ty idziesz na jego koncert? Nie wydaje mi się. No bo a ja tak. Właśnie. Yes. Yes, besties. Bo ja jestem na backstage, bo to jest mój ziomal i ja mam jego ołtarzyk w pokoju. Tak. Oczywiście celowo napisałem, bo wiem, że to jest Harry Styles, żeby nie było. Faktycznie nawet jest Watermelon. Yeah. Harry Potter nagra piosenkę. Watermelon sugar. O. O. No i... Trąba, zupka chińska. Taki tytuł. Nie wiem, co za piosenkę. Macie pojęcie? Masz? Tak. Przyjemno, nie patrz! Trąba, pista, buka. Czy to trzy kipa? Tak. Nie! Yeah! Ja napisałem Noc w Dubaju. Ja chciałem napisać Trąba Dubaj. To było bardzo trudne, poprosimy coś łatwiejszego teraz. O, Hania. Łatwiejszego. Ale nie wiem, co za piosenka. Jakie były w ogóle? Kawka na wino. Cicho, przestań. Robisz teraz najgorszą rzecz na świecie. Dobra, proszę państwa. Koniec czasu. Czy to jest Polońska i Ślugi? To jest chyba jazz. Ale to jest północ. Ale jazz! Nie! Kawa? Ja też. Ale też myślałem, że kawa napisałem północ. Gdyby nie Vito Bambino z tyłu, to bym nie napisał, że to jest ale jazz. Akceptuję tę piosenkę tylko dlatego, że jest on w tej piosence. No to ja nie akceptuję gąków Przemka, które aż doleciały do mnie z drugiej strony pokoju. Ale to chyba nie jaja. Zrób coś z tym. Ale stary, to w ogóle takie zgniłe jaja. Otwórz balkon, proszę! Otwórz tak! No i niestety, nie ma punktu znowu. No to lecimy kolejną, no. Tak. O tak. Jak będzie to? Cicho, bo nie pamiętam tu. Wydaje mi się, że to nie to. Sebastian. Midas. Midas! To jest Midas! Nie pasował mi klip, bo wydawało mi się, że Midas ma jasne kolory Midas, i dał blat. No, bo był w dzień, ale tu widać, że śpiewa wszystko. I to jest wszystko. Ja wiedziałem, że o tu piosenkę chodzi. Czy zaliczacie mi? A co napisałeś? Ta piosenka na topie ostatnio. Nie! Dobra, a Sebastian zaliczam. Nie. To jest jego imię, nie? Sebastian? Nie. O cholera. O, życie na budowlance, no nie wiem. Ej, ja wiem! Ja też wiem! Podpowiedź dajcie jakąś. Nie. Kojarzę, wiecie co, po efekcie nałożonym w ogóle. No właśnie, jak zmieniłem, ale to nie jest z rapu. To jest mainstream. Nie będę pisał nawet. Co? Małomiasteczkowy? Małomiasteczkowy potrzebny. Tak? Yeah. Ej, chcę tylko zaznaczyć, że wszystkie rapowe kawałki zgadłem i to mi starczy. Co? Co jest? Napis, napis na dole. Co jest? Nie wiem, czy to ta osoba. O nie, ja teraz widzę, co ty piszesz i to jest dobre, co ty mówisz. Serio? Koniec! Nie. Co? Czy o, Hanie! Patrzcie! Krawczyk! Krawczyk chciałbym być marynarzem! Ja dałam dla ciebie! Ja dałam Krawczyk! Chciałem być! Krawczyk. Czyli nikt nie zgadł! Nikt nie podał. Ale ja dostaję punkta. Ale stop! Ale stop! Ja pół punkta za Michała. Ja śpiewam... Ja tylko spojrzałam tak, Polska, Azja Zachodnia, lato 2001, mówię sobie... Krawczyk. Krzysztof Krawczyk, no to a ja dałem to... życie, to są Krzysztof Krawczyk. Bartek dostanie punkcika, bo i tak nie wygram. Pół punkta, bo i tak nie wygram. A jako jedyny zgadłem go. Czemu zmieniamy mu zasady? Ej, dobra. Punkta, żeby mi było dobrze i ale tak... Ale tylko jeżeli będziesz ostatni. Jest, mam ostatni. Jak nie będziesz ostatni, to pół punkta, ostatni ci odejmiemy. Nie. Mam co Jezu. To jest? On wygląda jak ten Ken na TikToku. Proszę! To jest moje! Dobrze. Błagam, niech to będzie dobrze. Hania, wiesz. Ja wiem. Na pewno jest taki wykonawca i taka piosenka. I choćbyś upadł na kolana i choćbyś błaga. No tak wygląda! Kasia Cerykwicka. Ja! O kurde! No ten woda nie da się. To dobrze. Co? Myślę, że to dobrze? No blondyna! A ej, taka... proszę, jak jedyny punkt, skoro on dostał za Wiśniewskiego, to ja tylko nazwisko pomyliłam. Nie dostał! Ale ja nie wiem. Nie wiem, że przed tytuł dałam dobrze i napisałam Kasia Sokolska, a nie chcę. Bo się spojrzała na Natalkę. Ale słuchajcie, ten gość wygląda jakby miał upaść na kolana. Tak, tak. Dobra, proszę państwa, to na tyle. Podliczmy punkty. Następuje liczenie punktów. Może od ostatniego miejsca, co? Tak. Ostatnie miejsce z liczbą 8 punktów. Na ile? Na 31. Wow, to i tak lepiej niż myślałem. To jest fala, to jest jedynka. Wow! Ile miałem punktów? 8.
8,5! Jakie 8? 8,5, no. Następne miejsce, liczbą 18 punktów, Faust. Wow! Esta! Podium! Uwaga, Bartek ma albo 19, albo 18, widzicie teraz. Albo z Fausti, albo z Wigo. Co oznacza, że Patryk albo Wigo. Jakim pseudonimem ja tylko rap tutaj wiedziałem. Dobrze, ale wygrała Hania. Gratulacje. Najśmieszniejsze, że to był mój pomysł na film na TikToku, widziałem, wysłałem dalej. Wysłałem ten pomysł i miałem takie, a może lepiej nie róbmy, przecież ja przegram. Ale film, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Zobaczcie, jaka piękna, komiksowa. Ty nie wygrywasz ostatnio, ale Hania za ciebie nadrabia, więc właśnie to prawie to samo. Mam taką łasce, dziękuję tak kochani. Stówka dla mnie. Brawo! I karta. I karty, wyrobienia. Wyrobienia? Wyrobienia, karta, wyrobię pierogi nią, przepraszam. Ej, co jest? Ogólnie? Kania, co jest? To jest straszne! Pocieszę cię, pomyślałam o tym samym. Ej, dobra, Wika, pomyślałam o tym samym. Jest okej. Przemek pierdzi cały czas, a my kończymy odcinek. A czekajcie, jeszcze nagroda. Przeteleportowały mi się pieniądze dla ciebie, stóweczka. Kania. Próbujesz ukryć 20 zł. Kania, NCPC w której ręce? Ale musiałaś powiedzieć, co? Było w lewej. Dziękuję. Karta w robieniach, która pozwoli mi wybrać osobę, która musi się... Musi z tobą zrobić karę. Jak ja bym miał kartę w robienia, to bym was wrobił bez subskrypcji. Ba. 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 Ba.